Panie ministrze, zaiste dziwna to konstrukcja, gdy PKP sprzedaje spółkę PKL, która przynosi zyski po to, żeby spłacić swoje zobowiązania. No to jest trochę tak, jakbyśmy zażynali kurę, która znosi złote jaja po to, żeby zjeść rosół z tej kury. To jest taka strategia. No musi budzić najwyższy sprzeciw taka sytuacja, w której odwołuje się zarząd spółki, która dobrze funkcjonuje, przynosi zyski, przynosi dochody na dwie osoby, które kompletnie nie znają branży turystycznej. Co więcej, obecny prezes pan Piotr Gosek w niejasnych okolicznościach został odwołany z funkcji wiceprezesa totalizatora sportowego w czasach afery hazardowej. Czy osoba, która nie nadawała się na wiceprezesa totalizatora sportowego, daje gwarancję pełnienia odpowiedzialnej funkcji prezesa PKL SA? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co z gruntami, które zabrano mieszkańcom Podhala, góralom, po to, żeby mogła funkcjonować kolejka Kasprowy Wierch? Przecież ich wywłaszczano pod cele publiczne, te nieruchomości, te grunty. Obecnie państwo chce się prywatyzować przedsiębiorstwo, które było przedsiębiorstwem państwowym, było pewnym majątkiem i skarbem Podhala, a państwo chcecie to przeznaczać do sprzedaży po to, żeby spłacać długi PKP SA. Naprawdę jest to sytuacja kompletnie kuriozalna i chcę pana ministra poinformować, że Solidarna Polska złożyła w tej sprawie pismo do ABW, do prokuratury i do NIK-u z prośbą o objęcie nadzoru i skontrolowanie działań PKP SA wobec PKL SA. Bardzo dziękuję.